Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinio, witam was w kolejnym Mat Vlogu. Kochani, sami zdecydowaliście, że na moim kanale ma się pojawić kolejny vlog. W sensie można powiedzieć, że już dawno vlogu na moim kanale się jeszcze nie pojawiło. No i cóż, tak. Od czego możemy tutaj zacząć? Po pierwsze, jak dobrze pamiętacie, jeżeli ktoś jeszcze jest obeznany na moim fanpage'u, napisałem, że niestety problemy będę miał ostatnio z filmami. Murderet, którego chciałem wstawić dokładnie dzisiaj, ale zostało to troszeczkę dość nieoczekiwanie, troszeczkę złożyło się. Ze względu na to, że moja wersja audio, którą tam gadałem w ogóle, była troszeczkę zbyt krótka. Tak się po prostu zapisało to wszystko i ze względu, że nie miałem pamięci w komputerze, spowodowało, że moje audio niestety troszeczkę się skróciło. No i nie mogłem nic niestety nagrać w tym czasie, więc zamiast w poniedziałek, co miałem stawić, w sumie już tak, jak już miałem wspomnieć, zostało to przełożone na środę, bo chciałem jeszcze coś zobaczyć, czy nie ma przypadkiem gdzie indziej to jeszcze zapisane, ale niestety nigdzie tego nie znalazłem. Więc prawdopodobnie będę chciał to nagrać jeszcze raz od momentu, gdzie zakończyliśmy drugi odcinek, więc mam nadzieję, że to troszeczkę zrozumiecie. Taki mały, pierwszy takie zdarzenie, gdzie będę musiał to jakoś powtórzyć. No i postaram się to oczywiście w jakimś najszybszym czasie, no chyba w weekend najprawdopodobniej będę chciał to wstawić. Co w tym czasie na pewno się pojawi? Na pewno już, jak już dzisiaj zostało już potwierdzone, vlog. W piątek zapewne będę musiał wstawić LOLa. Zostały mi jeszcze 3 czy tam 4 materiały. No ale uwierzcie mi, że już tutaj naprawdę zostało niewiele. Mam nadzieję, że szybko się z tą winę. Będę chciał w ten weekend nagrać przynajmniej 1 czy przynajmniej 2 odcinki z LOLa, ale z nowego trybu, który został już wprowadzony na jakiś określony czas, więc mam nadzieję, że jeszcze z tym wyrobię. Wybaczcie, troszeczkę mi się zmodyfikował głos. No i jeszcze przy okazji zobaczymy, to jeszcze będę chciał na pewno nagrać War Battlezone, który naprawdę mi się bardzo już spodobał. Będę chciał na pewno nagrać jeszcze jakieś nowe materiały. Raczej to będą gameplaye z tego, co będę chciał zaplanować. Ale jeżeli oczywiście wam się to spodoba, to mogę zrobić z tego nawet serię. Tak samo było w przypadku Uber Strike, którego nagrałem tylko jeden odcinek. Ale według ocen oraz pozytywnych komentarzy aż wymusza się do tego, żeby aż przygotować kolejne odcinki z tego. Więc też będzie to w planach. Więc wydaje mi się, że ten zbliżający się weekend będzie troszeczkę związany z pracą. Ale nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio mam troszeczkę taką, no tak, jak dobrze wiecie, zaraz powiem sytuację. Ja robię coś takiego, że w przeciągu jednego weekendu potrafię nagrać sporo odcinków i robię z tego zapas. No i zobaczcie, tak to się akurat złożyło, że w przeciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni, już nawet szczerze wam powiem, nie mam już bladego pojęcia. Jeżeli ktoś pamięta, kiedy ostatnio zaczynałem mówić o nagrywaniu jakichś nowych materiałów, to powinniście sobie przypomnieć, w którym dniu to o tym wspominałem. Ale stawiam, że gdzieś to było około 2-3 tygodni temu i dopiero w zbliżającym się weekendzie wracam znowu do pracy. No i tak jak już powiedziałem, LOL, Uber Strike, War Battlezone, Murdereda obowiązkowo, szczególnie, że ja będę chciał nagrać troszeczkę więcej odcinków i prawdopodobnie też również będę chciał więcej wstawić troszeczkę Murdereda niż tak jak było w przypadku LOLa, więc główna seria obowiązkowa będzie na moim kanale. No i chyba tyle. W razie czego jeszcze zobaczymy o tych wspomnianych już w czasie, co mówiłem, o tych gameplayach z innych serii, które będę chciał zapewne nagrać. Ale jeszcze na przykład będę chciał może zrobić kolejny fajny moment, który planowałem to już od dłuższego czasu. Zaraz wam coś pokażę. Właśnie ja mam tutaj kartkę, którą właśnie nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, ale nie wiem, chyba nie do końca. To na tej kartce ostatnio zapiski, taki mały scenariusz. Już ona jest od przynajmniej 4 ponad czy 5 tygodni, więc ja już od momentu, kiedy wstawiłem ostatnie tamte funny moments, zaczynałem już powolutku pracować przy kolejnym i od tamtej pory nic totalnie nie ruszyłem, ale już chciałem planować, że
w najbliższy ten tydzień wstawić kolejny, ale pomyślałem sobie, że troszeczkę jednak potrzeba troszeczkę przy tej pracy, bo jeszcze muszę dokończyć, można powiedzieć, scenariusz, ale niestety nie zrobiłem ani przynajmniej jednego, dwa przynajmniej nic. Więc postanowiłem, że gdzieś może też w ciągu weekendu będę chciał to zrobić, więc sami zauważycie, że naprawdę ciężki będzie ten weekend. A jeżeli nie weekend, to może nawet jeszcze w najbliższym czasie, czyli po weekendzie będę chciał to może zrobić. No jeszcze się nad tym zastanowię. No ale jeszcze co tam mogę jeszcze powiedzieć? Jak na przykład mogę powiedzieć o mojej nowej myszce i właśnie podkładce? Mogę jeszcze raz wam pokazać. Rozdzióweczka. No dobra. Podkładka, jak widzicie, cały czas jest tutaj u mnie. Nie została oczywiście wyrzucona. Cały czas jest u mnie. A, myszka. Myszka. O! Wybaczcie, jeszcze nawet ją nie odłączyłem, bo szczerze wam powiem, nie byłem przygotowany na jakiś konkretny scenariusz tego vloga, dlatego tak się złożyło. No i co jeszcze tam mogę powiedzieć? No jeżeli chodzi o myszkę, bardzo dobrze się sprawdza. Teraz naprawdę fajnie się przy niej pracuję. Tak samo z podkładką. A jeszcze co tam mogłem jeszcze wspomnieć? No tak na szybko to sami widzicie, tylko tyle mogłem powiedzieć. Bo chciałem jak najszybciej przygotować ten vlog. Akurat jeszcze dzisiaj pojechałem załatwić kilka spraw i dlatego dopiero gdy wróciłem, zjadłem, troszeczkę się ogarnąłem. Nie wiem, czy się tam u mnie widać, ale widzicie, fryzura jest totalnie załamana. Dzisiaj sobie poproszę tutaj kogoś, żeby ktoś mi obciął. Na pewno nie ja, że golarką takie i dopiero będę wyglądał jakiś, nie wiem, normalny człowiek, ale chcę wyglądać troszeczkę konkretnie. Chcę mieć troszeczkę lepszą fryzurę. Mam nadzieję, że nie tak jak pamiętacie w ostatnim, chyba tam było chyba to z Bogawentek czy coś takiego. Wyglądałem tak tragicznie wtedy. Normalnie taki byłem krótko obcięty, nie tak jak teraz. To na pewno będę chciał sobie skrócić, na pewno sobie tu, ale to już tam zobaczycie, już jak będę chciał na przykład nagrać kolejny vlog. No jeszcze zobaczymy. Co jeszcze mogę powiedzieć? O właśnie, poczekajcie. No dobra, wróciliśmy. Tak się na szybszyku, więc zrobiłem pewnie cięcie. To jest oczywiście coś, co chyba raczej ktoś jest interesowany. Tak, jest kupuje CD Action, no, więc co ja mogę powiedzieć. Jest on ostatnio troszeczkę, można powiedzieć, troszeczkę wciągnięty kupowaniem takich czasopism jak CD Action czy PSXL-a. Ale już o tym wspominałem już nie raz, więc wybaczcie, że jeżeli słyszeliście dźwięk wyrzucającej się płyty, ale to nic mnie to nie obchodzi. Dobra, co chciałem powiedzieć? No dobra, jeżeli chcecie, to oczywiście postaram się pokazać wam może w najbliższym czasie jakąś moją kolekcję. No pamiętacie, nawet pokazywałem nawet wam na fanpage'u, ale pewnie są takie osoby, które jednak nie są tacy, którzy są zachłani na fanpage'a, tylko oglądają materiałów. Postaram się może w jakimś najszybszym czasie przygotować taki szybki, krótki jakiś materiał, gdzie będę chciał wam pokazać moją całą kolekcję gier, którą sobie właśnie dosłownie tutaj leży. Mogę wam zrobić oczywiście taki szybki, krótki filmik, jak to mniej więcej wygląda. Ale na 100% przygotuję materiał, gdzie będę chciał wam zaprezentować każdą pojedynczą grę, żeby każdy mógł być obeznany, co kupiłem i co będę chciał w swoim kanale zaprezentować. No i chyba w sumie tyle. Już teraz na pewno na 100%, bo już raczej nie mam innych pomysłów. Patrzę też nawet na swojego laptopa, ale też raczej tam nic nie ma. Oprócz jednej rzeczy, gdzie chciałem wam podziękować za już 170 ponad subskrypcji. Challenge już jest coraz bliżej. Mam już oczywiście w planach zaprezentować coś bardziej, nie tak jak challenge pączkowy, tylko coś bardziej konkretniejszego i normalnego, więc wydaje mi się, że już za dosłownie za 30 subskrypcji pojawi się coś bardziej konkretniejszego, co raczej będzie waszym wyzwaniem, gdzie będę chciał o coś was zapytać, ale to w najbliższym czasie, gdy już osiągnę 200 subskrypcji. Więc oczekujcie to w najbliższym czasie, a ja się z wami żegnam. Jeszcze coś wymyślę na pewno jeszcze z momentami, jak będę się z wami żegnał, bo niestety już nie mam tych okularów, ponieważ gdzieś mi się zaginęły. Więc całkiem możliwe, że przy okazji, gdy będę miał w końcu jakieś nowe outro,
będę chciał coś nowego wymyślić. Ale jeżeli wam się spodobało, że takie moje pożegnania się już wam najbardziej już odpowiadały, to piszcie mi w komentarzu. No i tak, to jest w sumie obojętne. Mam nadzieję, że mniej więcej tak może zostanie, albo się coś nowego pojawi. Dobra, kochaj. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Na razie, cześć!